kontrze w 41. minucie spotkania. Kontrze w wykonaniu Tomasza Cebuli po wspaniałym podaniu do Jacka Płóciennika padła jedyna bramka tego meczu. 1-0 dla ŁKS-u. Przypomnę, była to 41. minuta spotkania. Jacek Płóciennik uszczęśliwiony. Oto raz jeszcze strzał tego zawodnika złapał Piotra Wojdygę, bramkarza Widzewa, na tak zwanym wykroku i posłał piłkę do siatki. 1-0 dla gości.